co myślę o Akta 13? Szczerze mówiąc, to są takie przepisy, że tak w praktyce dopiero zobaczymy, jak będą działać. Ja, wiesz co, to mnie akurat ani ziembi, ani grzeje. Ja wiem, że dużo ludzi narzeka na to. A ja szczerze mówiąc, to lubię takie rewolucje. Zawsze nowa rzeczywistość, trzeba będzie w niej funkcjonować, zobaczymy, jak będzie. Ja nie jestem przyzwyczajony do... Nie jestem jakby uzależniony od tego, co robię i jak robię. Mogę się zmienić, mogę się dostosować. Ja to, zresztą, wiecie co, to jest też jest taka akcja YouTube'a, że walczmy z tym akta nowym, bo nie będzie można coś tam. Ja myślę sobie, a wy YouTubie zasrany, o wy, ja was, kurde, a mnie, czy mnie ktoś bronił, jak mi Warner Bros. Zabiera pieniądze? Bo z tyłu na telewizorze trailer leciał? Czy mnie ktoś ten YouTube obronił w takiej sytuacji? Niech się walą, niech sobie radzą, ja nie będę ich teraz tutaj ratował. To, że cały internet krzyczy na jakiś temat, to tam ludzi bardzo łatwo poruszyć, nie? Ła, kuźwa! Spróbuj powiedzieć tylko, że pornografii nie będą mogli ludzie oglądać. Ło, panie, nie będzie pornografii! Tragedia. No właśnie, więc słuchajcie, naprawdę od wielu, wielu lat YouTube nigdy nic nie zrobił w interesie twórców. Robi w interesie tylko zarabiania swoich pieniędzy i dużych korporacji, którym się boi podskoczyć. Jakby pornografii zakazali w internecie, to sam bym wyszedł, kurde, z flagą protestować. A tak to mnie, co mnie to, ani mnie to nie dotyka, ani nic. Jeszcze 5 lat temu bym krzyczał, nikt YouTube'a nie zatrzyma, teraz my jesteśmy wolnymi mediami. Mówimy to, co myślimy, jesteśmy prawdziwi. To jesteśmy... Nie, liberski, ja sobie robię. Jesteśmy proaktywni, jesteśmy kreatywni. A teraz patrzę na ten YouTube i myślę sobie, o panie kochany, ależ bym się pomylił bardzo, jakbym z transparentami ruszył na miasto. Szybko się skomercjalizowało to wszystko. Wszystko i po pierwsze się skomercjalizowało to, co było indywidualne. Po drugie, duże korporacje wchodzą też do skutecznie. Najbardziej oglądane filmy, na przykład takie w Stanach Zjednoczonych. Jedne z popularniejszych kanałów to są takie skrótowce z Saturday Night Live albo SNL, tak to się nazywa, czyli takich korporacyjnych telewizji. Jakieś takie skróty, to telewizja tutaj podbija bardzo, bardzo szybko, nie? Wydaje mi się, że YouTube miał jedną ważną bitwę do stoczenia i poddał się od razu na wstępie. Był taki moment, kiedy pojawiła się ta apokalipsa, nie? I ja daję słowo, ja wiem, przecież cholera wie, tam są pewnie gigantyczne pieniądze potrzebne do funkcjonowania YouTube'a, nie? Ale ja bym, bardzo bym chciał i wtedy bym z dumą na piersi nosił logo YouTube'a, gdyby YouTube powiedział, dobra, nie chcecie nam dawać pieniędzy, nie chcecie się u nas reklamować, to pocałujcie się w dupę. Poradzimy sobie inaczej. I ja bym się wypiął na te wszystkie firmy, które wycofały reklamy z YouTube'a, bo to jest tak naprawdę ich strata na dłuższą metę. I bym powiedział, słuchajcie, i bym taki film nagrał na YouTube'a. Byłbym prezesem YouTube'a, siadłbym w swoim pokoju w piwnicy i powiedziałbym, dzień dobry kochani, to jest moja piwnica, nie? Tam 300 km kwadratowych moja piwnica, bo mam dużo kasy, przecież jestem dyrektorem YouTube'a. A nie, 300 metrów kwadratowych chciałem powiedzieć. Nie? To jest moja piwnica, żona mnie tutaj wygania i tutaj sobie siedzę i kontroluję YouTube'a. Chciałem wam powiedzieć, że duże firmy powiedziały do nas tak. Jeżeli nie zaczniecie sprawdzać tych filmów dokładniej, to nie będziemy się u was reklamować. A ja im powiedziałem wtedy tak. Tacy jesteście? Dobrze wiemy, że tak naprawdę nie chodzi wam o reklamy przy tych filmach, tylko żeby ludzie nie mówili tego, co myślą. YouTube to jest miejsce, w którym ludzie mówią to, co myślą, a wam się to za bardzo nie podoba. I tak naprawdę stoicie po stronie tych wielkich korporacji telewizyjnych. Jesteście ich częścią. I to oni chcą zarabiać pieniądze. To oni chcą zabrać pieniądze niezależnym twórcom. Drodzy widzowie i twórcy YouTube'a, musimy dokonać ważnej zmiany. Jako, że te firmy nie chcą już tutaj umieszczać reklam, nie pozwalają wam zarabiać, to pozwolimy, by wasi widzowie mogli was wspierać. Uruchomimy system subskrypcji, które nie będą kosztowały dużo, ale dzięki temu wasi twórcy nadal będą mówili to, co myślą, tak jak myślą, będą mogli być prawdziwi i kreatywni i nie będą musieli martwić się o to, że nie starczy im pieniędzy w przyszłym miesiącu.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ruszymy w przyszłość z uśmiechem na ustach i odniesiemy ogromny sukces. Pozdrawiam. Do zobaczenia na YouTubie. Tak to powinno wyglądać, kuźwa mać. Tak powinno się to odbyć. A nie korporacje powiedziały, zabieramy Wam reklamy, a prezes YouTube'a powiedział, o, gdzie masz rozporek, zaraz to załatwimy. Tak się YouTube zachował, nie? No i to była sytuacja, w której YouTube mógł być wolnym medium, ale nie będzie.